W tym odcinku przetestujemy sobie Dzika Energy Arbuz zakupiony w Lidlu. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie, firma jest to WK Dzik. Nazwa jest to Dzik Energy. Informacja o smaku, jest to arbuzowy. Skład produktu. Wartość odżywczą. I informacja, że produkt się przetwarza. Żeby po wybiciu tą puszkę wyrzucić. Pojemność jest to pół litra. Historyjkę Dzika. Kod kreskowy. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki czerwony kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Uważam, że jest to jeden z lepszych arbuzowych energetyków. Jest to w smaku taki delikatny, tak jak prawdziwy arbuz. Smak jest naprawdę naturalny, taki trochę słodki jeszcze. Ale bez przesady. Tutaj macie, cena jest to 4,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny arbuzowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10, ponieważ jest to jeden z lepszych arbuzowych energetyków. I na dzisiaj to koniec i pa pa!